się. Ojcze, dziękujemy Tobie za te warsztaty. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo, ono dzisiaj będzie nas dotykało i będzie nas przemieniało. Dziękujemy, że będziemy, Ojcze, przyjmowali dzisiaj od Ciebie Twoje prawdy. Duchu Święty, my usuwamy wszelką przeszkodę. My odsuwamy wszelką demoniczną siłę od umysłów, od emocji, od decyzji, od ciał teraz. Duchu Święty, w imieniu Jezusa teraz stawiamy granice z krwi Jezusa między nami, a wszelką demoniczną siłą. My ogłaszamy w tej chwili, że każda myśl skierowana jest na Twoją prawdę. My usuwamy każdą myśl podnoszącą się przeciwko Twojej prawdzie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Będziemy dzisiaj mówili na temat modlitwy, ale w bardzo praktyczny też sposób. Chciałbym też, żeby w dzisiejszym spotkaniu nie było żadnych wątpliwości, więc chciałbym, żebyście też pytali, jeżeli ktoś czegoś nie będzie rozumiał, albo to nie będzie dla kogoś jasne do końca, żebyśmy nie zostawali z jakąkolwiek niedomówieniem. Zacznę od wstępu na temat modlitwy. My dużo już na ten temat wiemy, natomiast chcę, żebyście dzisiaj jeszcze raz usłyszeli kilka podstawowych, bardzo podstawowych rzeczy, które nigdy się nie zmienią, jeżeli chodzi o modlitwę. I niezrozumienie tych rzeczy powoduje, że ludzie nie odnoszą sukcesu modlitewnego. Ja uważam, że moje życie chrześcijańskie jest odniosło i odnosi sukces przede wszystkim z uwagi na moje życie modlitewne. To w moim życiu modlitewnym ukształtowałem wszystko to, co się dzieje we mnie i wokół mnie. W życiu modlitewnym. Od początku byłem człowiekiem modlącym się. Modlitwa stała się jak oddech do mojego życia i w Twoim życiu modlitwa musi być jak oddech. Modlitwa nie może być czymś, co jest sporadyczne. Modlitwa nie może być okazjonalna. Modlitwa nie może być ograniczona. Ograniczając modlitwę, czy też powodując, że ona się pojawia w naszym życiu okazjonalnie, czy w jakikolwiek inny sposób, doprowadzając do patologii w życiu modlitewnym, doprowadzasz do niszczenia swojego życia. To cię od razu zaczyna niszczyć. Ty jeszcze nie widzisz, jak to cię niszczy, ale to już cię niszczy. Nic bardziej nie niszczy odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, niż brak życia modlitewnego. Dlaczego? Dlatego, że to poprzez życie modlitewne jesteśmy zasilani. Nie modlisz się, nie żyjesz w praktyce. A żyjesz tak, jak się modlisz. Twoja wiara nie urośnie o 1 centymetr ponad standard twojej modlitwy. Twoja wiara będzie taka, jak poziom twojej modlitwy. Tak jak morze, ono nie wyjdzie poza okręg ziemi. Tak twoja wiara nie wyjdzie poza okręg modlitwy. To jest niemożliwe. Ludzie często mówią, jak się modlą. Często mi opowiadają, że tak modlę. Ja mówię, jak ty byś mógł, tak się modlił, jak ty mówisz. Rozumiesz? To ty byś w ogóle był Chrystus do kwadratu. Ale ty się nie modlisz. Nie wiem, co robisz. Ale się nie modlisz. Rozumiesz? Nie modlisz się. Na siłownię, na którą chodzę, przychodzą różni ludzie. Niektórzy tam przychodzą latami, wyglądają cały czas tak samo. Nie rozumiem tego. Jak to jest możliwe i po co to robić? Po co płacić te pieniądze? Po co się tam męczyć? Ale jak się przyglądam, co oni robią, to mi się bebechy wywracają do góry nogami. I oni mówią, my ćwiczymy. Nie ćwiczysz. Coś robisz, ale nie ćwiczysz. Ty nie ćwiczysz. Ja ćwiczę. Nie
ja mam efekty, nie Ty. Życie modlitewne musi przynosić efekty. Musi. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, był człowiekiem modlitwy. Ja się pytam, po co? Po co się modlić, jak ma się Jahwe za Ojca? Po co się modlić, jak jest się istotą wieczną? Po co się modlić, jak jest się Bogiem? Ale On się modlił. To była kultura Jego życia. To było coś, co tego człowieka przenikało od góry do dołu. On szedł się modlić. On szedł się modlić. Wczoraj przyjechaliśmy do domu, położyłem się, ogarnąłem się jakoś, położyłem się zdrzemnąć. Wstałem około 10. Wczoraj o 10, nie dzisiaj. Czyli przespałem ze 4 godziny tam. I mi się odechciało spać. Agata poszła spać. A ja mam oczy jak 5 złotych. I chodzę. Włączyłem sobie serial. Seriale zawsze oglądam. Tak wygląda mój proces oświecania. Wikingów. Ostatnio jestem najarany na nich. Ja oglądałem Wikingów do 2 w nocy. I się modliłem. Rozumiecie? Modliłem się. Oglądałem sobie serial i się modliłem. Miałem bardzo dobry czas. Ja i ten serial. I Bóg. Rozumiecie? I oglądałem film o człowieku modlitwy. O człowieku modlitwy. O człowieku modlitwy oglądałem film. O człowieku, który się modlił. A wiecie, co robił zawodowo? Wyżynał ludzi. Przede wszystkim chrześcijan. Wjeżdżał do kościołów katolickich i rżnął mieczem. Wycinał, zabierał wszystkie dobra, wybijał winą szalne, wychodził. A potem się modlił i mówił: Łodynie, Ojcze mój, Ty mnie chronisz. Tyś Panem moim, Ty mnie prowadzisz. I stawał w kościołach katolickich i mówił: kim jest ten Bóg, który powoduje, że bieda wokół, a złoto w środku? Mówi: nie ma takiego Boga. Nie ma takiego Boga. Wchodził na skały, ten wielki wojownik, okrywał się kocem i się modlił. Rozumiecie? Modlił się. Miał styl życia taki. Wierzył w to. Wiecie, w co wierzył? Że jest tu na ziemi na chwilę. A jego prawdziwe życie zacznie się w Walhali. On w to wierzył. On wierzył w Boga. I się modlił do Boga. Był człowiekiem wielkiej szlachetności. Rozumiecie? Nie krzywym, dziwnym człowieczkiem. Bo ludzie, którzy się nie modlą, są krzywi i dziwni. I zdziwimy się, kogo w niebie zostaniemy jeszcze. I zdziwimy się bardzo. Wiesz, kogo w niebie zostaniecie? Ludzi, którzy spotkali się z Bogiem. Żywym Bogiem. Takich ludzi spotkacie. I każdy z nich był człowiekiem, będzie człowiekiem modlitwy. Każdy z nich. Bo w niebie wszyscy się modlą. W niebie wszyscy się modlą. W niebie ludzie się modlą. Bo modlitwa to jest skierowanie na. A tam na środku siedzi baranek. Jezus Chrystus. I oni są skierowani na Niego. I oni się modlą w ten sposób. Modlitwa to skierowanie na Boga. Skierowanie na Boga. Modlitwa to nie są słowa. Modlitwa to nie są pieśni. Modlitwa to nie jest taniec. Modlitwa to nie są inne języki.
To wszystko są rzeczy, na które modlitwa się częściowo składa. To są elementy. Natomiast kwintesencją modlitwy jest skierowanie na Boga. I w tym musicie być wyszkoleni jak najlepsi komandosi. 24 godziny na dobę. Skierowanie na Boga. Skierowanie na Boga. W modlitwie śnisz. W modlitwie myślisz. Rozumiesz? W modlitwie odczuwasz. W modlitwie podejmujesz decyzje. Wszystkie moje decyzje. Kluczowe decyzje mojego życia od 20 lat są decyzjami w modlitwie. To nie są decyzje, o które ja się modlę. Mówię, Panie, co mam zrobić? Ja się tak nie modlę. Będę wam pokazywał dzisiaj, jak się modlę. Ale to są decyzje, które powstają podczas, kiedy jestem skierowany na Boga. I wyćwiczyłem sobie ustawiczne skierowanie na Boga. I teraz posłuchajcie. Ja nie umiem na Niego być nieskierowanym. Uzależniłem się od modlitwy. I człowiek odrodzony z Bożego Ducha musi być uzależniony od modlitwy. Uzależniony. Nie pomodlę się. Mistrzowie muszą być uzależnieni od dyscypliny sportu, której się oddali. Inaczej nie będą mistrzami. Często zadają mi ludzie pytanie na poziomie zawodowym. Dlaczego jest tak, że ktoś jest nieodrodzony z Bożego Ducha, a odnosi większe sukcesy w tej dziedzinie, w której działam również ja? Choć ja jestem odrodzony z Bożego Ducha i wierzę. Ja mówię, odpowiem Ci na Twoje pytanie. Dlatego, że ten człowiek jest w 100% zaangażowany w to, co robi. A Ty nie. Ty jesteś skoncentrowany na Kościele, na głoszeniu Ewangelii, na prorokowaniu, na usługiwaniu ludziom. Są wspaniałe rzeczy, na których jesteś skierowany. Super! Ale doba ma tylko 24 godziny, a głowa ma tylko jedną pojemność. Oni odnoszą sukcesy, bo oni są skierowani na to. I idą w tą stronę jak koni. Wiesz, co oni robią? Oni się do tego modlą. Dlatego odnoszą sukcesy. Każdy, kto się modli, odnosi sukcesy w kierunku, w którym się modli. Bo modlitwa to skierowanie na. Jak ja się skieruję teraz na pieniądze. Gdybym się skierował na pieniądze, byłem w świecie skierowany na pieniądze. I ja zawsze miałem kupę szmaru. Ja nie pamiętam, kiedy ja nie miałem pieniędzy. Ja w ogóle nie wiem, co to jest nie mieć pieniędzy. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Rozumiecie? Nie wiem. To dla mnie takie obce. Nie mam pieniędzy. Ja mówię, ale dlaczego? Czemu nie masz pieniędzy? No bo nie wiem, nie możesz mnie zarobić pieniędzy. No to ci powiem, no nie jesteś skierowany na te pieniądze. No. Rozumiesz? I tyle. Nie modlisz się do nich. By się zaczął do nich modlić, ktoś miał pieniądze. Ja teraz pokazuję wam bardzo suchy grunt tutaj. Nie mówimy teraz o wartościach, pamiętajcie. Nie rozpatrujemy teraz wartości moralnych, takich rzeczy. To nie ten temat. Mówimy o tym, co to znaczy skierowanie na. Skierowanie na. I modlitwa to jest skierowanie na Boga. I człowiek modlitwy to jest człowiek skierowany na Boga. To nie jest człowiek, który pewne dziedziny przedstawia Bogu. Albo pewne rzeczy przynosi Panu. Że to mówię, przyniosłem to Panu. Ja mówię, jak? Co zrobiłeś? Masz, Panie? Co to znaczy przynieść coś Panu? No przyniosłem moją pracę Panu. Jak? Poucz mnie, jak się pracę Panu przynosi. Będąc skierowanym na Pana, przez cały czas nic mu się nie przynosi. Bo jesteś na Niego skierowany. Wiesz, kiedy Ty przynosisz coś Panu? Kiedy Ci oczy z Niego zeszły. I sobie przypomniałeś, o Panie, zapomniałem Ci coś powiedzieć, bo właśnie odnoszę porażki w sprawach finansowych. Proszę, modlę się teraz o to, Panie. Wiesz, co tak robi?
ten, kto ma zaburzone życie modlitewne. Zaburzone życie modlitewne. To tak jak w małżeństwie w ogóle, rozumiesz, że w ogóle wytracasz pewien pęd miłosny, rozumiesz, i potem patrzysz, lecz, chcesz to zaleczyć. Prezent kupisz, kwiatki kupisz, coś tam, kupuj kwiatki, sam gdzieś kupiłem kwiatki. Dopiero się potem zorientowałem, że już jedne stoją na stole. Taki jestem typowy mężczyzna. Nie wiedziałem, że mamy kwiatki w domu. Chodzi o to, że ty musisz być skierowany na Boga i musisz to wyćwiczyć. Wyćwiczyć. I nie ma takiej dziedziny w życiu, która jest poza systemem modlitewnym. Nie ma takiej dziedziny. Nie ma sakrum i profanum. Nie ma. Modlę się o to, a te inne rzeczy to tam naturalnie będą się działy, czy się nie będą. Ja nie patrzę, czy się naturalnie rzeczy dzieją, czy się nienaturalnie rzeczy dzieją w ogóle. Ja mam na przykład naturalny jelita. Tak się urodziłem z jelitami. Zanim jeszcze się nawróciłem do Boga, to miałem jelita. I potem się nawróciłem i one mi zostały, te jelita. I mówię, o, jelita mam. Dobrze. I teraz ja w ogóle w moje życie modlitewne włączyłem w ogóle te jelita. One stały się jakby częścią całości. Nie, przynoszę ci, Panie, cię moje jelita. Nie, 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 nie. Ja jestem skierowany na ciebie. Ty wpływasz na całego mnie. 24 godziny na dobę. Ty mnie oglądasz, a ja oglądam ciebie. Dzielę się z tobą wszystkim. Wszystkim się z tobą dzielę. Rozumiesz? Wszystkim się z tobą dzielę. Puścisz bąka, patrzysz w niebo, mówisz ups. Bo masz prosechomai. Jesteś skierowany na. Działanie twoich jelit nie jest z boku. Bo jak jest z boku, to masz podział na sakrum i profanum i pokutuj. Masz podział. Te rzeczy nie są zbyt ważne. Te rzeczy stoją z boku. Z tymi sobie poradzę. Boga nie interesuje ten rodzaj relacji. A rozumiesz to? Tak jak w małżeństwie, małżonka nie powinno interesować taki rodzaj relacji, że coś tam jest takiego poza tym małżeństwem. Takiego na przykład. Ono nie wchodzi w temat tego małżeństwa. Wszystko wchodzi. Zdecydowałeś się na związek, ładujesz tam wszystko. Cały materiał. Cały materiał. Prosechomai. Musicie mieć filozofię modlitwy jako ustawicznego skierowania na Boga. Rozumiecie? I robić wszystko, aby to skierowanie było coraz bardziej kompletne. Coraz bardziej kompletne. Przez całe twoje życie będziesz rozbudowywał życie modlitewne. Będziesz kreował życie modlitewne. Tak jak w każdej dziedzinie życia musisz kreować te życie modlitewne. Musisz je rozwijać. Rozumiesz? Musisz je tak. Każdy związek wymaga tego, aby był rozwijany. Rozumiecie? On musi nabudowywać się. Nabudowywać. Dlaczego małżeństwa po jakimś czasie, na początku jak jest młode małżeństwo, wszystko skacze. Po roku już nie tak bardzo. Po dwóch latach zaczyna tuptać tylko. Rozumiesz, o co chodzi? Po trzech latach, czasami niektórzy się zastanawiają, co ja tu robię. Dlaczego tak się dzieje? Bo tam nie ma rozwoju żadnego. Ludziom się wydaje, że jak mają papier, to jest małżeństwo. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. Papier nie ma nic wspólnego z małżeństwem. Nic. Papier się ma dlatego, że żyjemy w takim popieprzonym kraju, od których wymagają papierów. Bo inaczej będziemy uznawani za bezbożników. A Boga nasze papiery to interesują tyle, co zeszłoroczny śnieg. Małżeństwo to nie papier. Rozumiecie? Tak
samo relacja z Bogiem to nie jest to, że się mówi chodzę z Panem, mam z Nim relację. Niestety tak nie jest. Modlitwa to jest cały czas funkcjonujący system rozwoju. To się rozwija przez cały czas. Tam powstają nowe przestrzenie. Ludzie się pozamykali w swoich takich małych kwadracikach modlitewnych. Nawet jeśli ktoś zbudował komorę, to najczęściej ta komora na początku jest ekscytująca. Po jakimś czasie, kiedy nawet już przejdą te systemy kłopotliwości tej komory, to ta komora zaczyna im blednąć. Potem często staje się jakąś taką formą, przyzwyczajeniem. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że życie modlitewne nigdy nie zostało zbudowane w Twoim życiu prawidłowo. Zrobiłeś komorę. Myślałeś, że przez to, że zrobisz komorę, to nastąpi w ogóle jakiś wielki wybuch. No nie nastąpi. Nie nastąpił wybuch. Komora jest elementem. Elementem modlitwy. To jest element. Wyodrębniamy czas, wyodrębniamy miejsce. Bardzo dobrze, tak trzeba robić. Dyscyplina jest skazana w tym wszystkim. Ale to musi być tak, ta część skierowania na. Ja na przykład nigdy bym nie ożenił się bez miłości. Nigdy. Ja bym w życiu się nie ożenił z rozsądku. Nigdy. Nigdy. Nigdy w życiu nie z rozsądku. Nie potrzeba, nie bo lata uciekają. Nie. Albo z miłości, albo wcale. Albo z miłości, albo wcale. I teraz można różne rzeczy robić, ale jeżeli nie ma tego ukierunkowania cały czas, Boże, w ogóle angażuję Cię w każdą sprawę. Jestem, jakby chodzę z Tobą w tych wszystkich dziedzinach mojego życia. Angażuję Cię, Boże, we wszystko. W ogóle jestem zainteresowany tym, żebyśmy razem wybierali ciuchy dla mnie. Chodź na ciuchy, Panie Boże. Chodź na ciuchy ze mną. Wybierzmy sobie buty. Zróbmy to. Halleluja. Mam świetną modlitwę. Ja, on i galeria handlowa. Rozumiesz, o co chodzi? W przymierzalni w ogóle. Rozumiesz, o co chodzi? Jak wyglądam, Ojcze? Ludzie tak się nie modlą. Wiecie, dlaczego tak się nie modlą? Bo nie rozumieją, co to jest prosechomai. Oni tego nie rozumieją. Nie rozumieją. Ja Boga zaangażowałem we wszystko. We wszystko. Rozumiecie mnie? We wszystko. Ja się w tym utopiłem. To tu leży mój sukces życiowy. Ja się utopiłem w tym. Nie ma sytuacji w życiu moim, że nie ma tam Boga zaangażowanego w ten temat. Ja z Nim rozmawiam o tym wszystkim. Ja wymieniam informacje, poglądy. Rozumiecie? Jakie on dowcipy opowiada. Rozumiecie to? Pozwoliliście kiedyś mu na to, żeby wam dowcip opowiedział? Pozwólcie mu. Zobaczycie, co on mówi. Jakie on ma poczucie humoru, ponadczasowe, ponadprzestrzenne. Rozumiesz? Taki jest Bóg. To jest prosty homaj. Zaprasza go się do każdej rzeczy, do mycia. Myjesz się z nim. Rozumiesz? Myjesz się. Rozmawiasz z nim, jakby rozmawiasz, to jest też nawet tutaj za płytko powiedziane. Przeżywasz różne elementy razem z Nim. Przeżywasz. Przeżywasz. Zobacz, co mi Boże wyszło, jakaś krostka tutaj dziać. Dlaczego? A po co to? O, na lustro prysnęła. Ale numer. Pomarzę palcem. Kwiatek wyszedł. Co to jest? Proste homaj. On był ze mną w tym. Bo jak byłeś w tym sam, to jesteś głupcem.
przyjąłeś go jako Pana i Zbawiciela. To czemu byłeś tam sam? Czemu oddzieliłeś się od Niego w tym momencie? Wstydziłeś się? A grzechów swoich się nie wstydziłeś kiedyś? A wstydzisz się z Nim przeżywać rzeczywistość? To jest proste homaj. To jest proste homaj. Jak nie ma tego, to nie ma wielu innych rzeczy w życiu chrześcijanina. Jest w ogóle masa pytań. I jakieś dobijanie się do nieba. Jak byłem w poprzednim takim dwa kościoły wcześniej. W kościele środkowym byłem. Trzy kościoły wcześniej. To oni mówili, będziemy bombardować bramy nieba. Ja też bombardowałem bramy nieba. W ogóle potem w ogóle mówię, Boże, co ja robiłem? Jaki głupi byłem w ogóle. Bramy nieba bombardować. W ogóle walczmy przed Panem, róbmy coś. W ogóle człowieku, wiesz. Bo tak mówili. Nic nie wiedzieliśmy o Presochomaje, ani ja, ani oni. Nic. Nic. Modlitwa to skierowanie na Twój duch, dusza, ciało. Nie ma sakrum i profanum. Nie ma rzeczy, o których się Boga nie angażuje. Nie ma takich rzeczy. Problem z życiem seksualnym? Boga nie ma w Twoim seksie. Boga nie ma w seksie. Boga nie ma. To dlatego jest nieudane. Jest problematyczne. Rozumiem? Boga tam nie ma. Jakby był, to byś zobaczył, jaki on jest kochany. Rozumiecie, o czym ja mówię? Trudne do przyjęcia w ogóle przez nasze zhumanizowane i religijne umysły. Rozumiesz? Kiedy pojechałem na narty pierwszy raz w życiu, i stanąłem na kurce w beżowych spodniach z Zary, bo uważałem, że zadam szyku w ten sposób, to powiedziałem, Ty jesteś najlepszy narciarz, bo ja wiedziałem, że on jest najlepszy narciarz. Dlaczego? Bo ja mam prosty homaj. Ty jesteś najlepszy narciarz. I Ty w ogóle będziesz ze mną zjeżdżał z tej góry. Rozumiecie? Ja zjeżdżałem z Nim z tej góry. Z Nim. Z Nim. Pamiętacie, jak nauczałem, że powołał ich 12, aby z Nim byli? On ich tam zaczął uczyć modlić się. To był początek uczenia modlitwy. On ich nauczył, że muszą być z Nim, muszą być skierowani na Niego. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. On taki był. On uczył ich proste homaje. On mówi, na mnie patrzcie. On mówił, ja jestem światłem. Cię komuś mówiłem, chyba z Daniem rozmawialiśmy, mówiłem, że mnie bebechy przewalają do góry rogami, jak ludzie w ogóle nie rozumieją, w ogóle światło, jakieś enigmatyczne rzeczy robią ze światłem. On mówił, że jest światłem dlatego, żeby na niego patrzeć. Mówi, to ja tutaj jestem, ja świecę. Ja w ogóle, ja, tylko na mnie patrzcie, tylko na mnie, halo. Uczył ich. Oni potem zaskoczyli, przyszli, naucz nas modlić. I dzisiaj kupa chrześcijańskich kretynów powtarza, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. I mówią, modlitwa pańska, srajska. Oni przyszli do Niego, naucz nas modlić się. Dlaczego? Bo ich te puste łby dopiero zatrypiły, że On ich uczy skierowania na. Dopiero zatrypiły. I On nas uczy skierowania na. I mówi, musicie być na mnie skierowani. To nie znaczy, że myśleć o mnie ustawicznie. Modlitwa nie polega na ustawicznym myśleniu o Bogu. W ogóle nie trzeba za dużo myśleć o Bogu, bo to głowa boli. Rozumiecie? To nieogarnięta postać. Rozumiesz, co to znaczy, jak ciągle myślisz o postaci, której nie można ogarnąć czasem i przestrzenią? To bania może pęknąć. On wcale nie chce, żebyś o nim myślał ciągle. Nie bój się nie myśleć o Bogu, ale zaangażuj Boga,
Zaproś go do każdej dzieciny i nie w ten sposób zapraszam cię. Tylko zacznij każdą dziedzinę życia z nim przeżywać. To jest proste homaj. Od tego się zaczyna. Żeby można było w ogóle zbudować system modlitwy, to na tym trzeba zacząć budować. Właśnie na tym trzeba zacząć budować. Na skierowaniu na. Poza tym, inaczej, idąc dalej, modlitwa zawiera w sobie każdy element potrzebny do tego, aby twoje życie odniosło sukces. Modlitwa również z czasem, kiedy zaczyna się w niej rozwijać, zaczyna być pewnego rodzaju strategicznym systemem. To strategiczny system. Jest takich 8 podstawowych elementów strategii modlitewnej. Będę je czytał i o nich mówił, ale kolejność ich nie jest zobowiązująca. To, że takie tutaj wypisałem, to nie oznacza, że te na początku są ważniejsze od tych na końcu. Nie. To nie są. Przede wszystkim to jest modlitwa adoracyjna, modlitwa uwielbienia inaczej, adoracja, czyli uwielbienie. Modlitwa adoracyjna polega na tym, że kierujemy się na Boga jako osobę. Kierujemy się na Boga jako osobę. Podczas modlitwy adoracyjnej, czyli modlitwy uwielbienia, podnosimy Bożą wielkość, Bożą dobroć i Bożą świętość do rangi rzeczy najważniejszych na świecie. Myślimy o nich, mówimy, śpiewamy, tańczymy w myśl tych przestrzeni, cieszymy się nimi, adorujemy. Adorujemy Boga jako osobę. To jest modlitwa adoracyjna. To jest taki element modlitwy. Następnie modlitwa poddania, czyli modlitwa powierzenia. W modlitwie powierzenia składamy przed Bogiem każdy element naszego życia. Zapraszamy Go do każdego elementu naszego życia. Powierzyć, to znaczy uwierzyć w to, że On tam jest potrzebny, że On tam ma swoje miejsce, że ten element potrzebuje Jego. W modlitwie powierzamy się na różne sposoby. Nie będę dzisiaj mówił o sposobach, bo ich są tysiące. Ale jest to taki rodzaj modlitwy. Modlitwa poddania, czyli modlitwa powierzenia. Dlaczego tak się modlimy? Dlatego, że świat, który nas otacza, każdego dnia będzie chciał nas odgiąć od Jego panowania. Będzie chciał wprowadzać w nas niezależność myślową, emocjonalną. Dlatego modlimy się modlitwą poddania. Dalej mamy modlitwę pokutną. Modlitwę, która zachodzi w momencie, kiedy upada człowiek. Modlitwę, w której podejmujemy decyzję o powrocie na drogę Bożą. Modlitwa pokutna. Kierujemy swoje oczy wtedy na Boga, który przebaczył grzechy, który nie nosi urazy, który jest Bogiem drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej szansy.
Takiego Boga rozważamy, takiego Boga wywyższamy. Następnie mamy modlitwę zwaną modlitwą proszenia. W Biblii jest to napisane modlitwa błagalna. Modlitwy proszenia są związane z elementami naszego życia, które są dla nas w pewnym sensie nieosiągalne na poziomie naszego bieżącego wierzenia. Nie jesteśmy w stanie obecnie na naszym poziomie rozwoju w danej chwili sięgnąć naszą wiarą po dane rzeczy. Nie umiemy tego zrobić. Mówimy, naucz nas tego. Pomóż nam w tym. Rozumiecie? Jest to jedna z modlitw. Modlitwa, która powoduje, że uzależniamy się od Boga tu i teraz. Następnie to modlitwa wiary. Modlitwa, w której uwalniamy naszą wiarę w różnego rodzaju dziedziny życia. Wierzymy w to, co powiedział On. Proklamujemy Mu prosto w twarz to, że w to wierzymy. Ta modlitwa jest takim elementem bardzo silnego ataku już. Następnie modlitwa ustanawiania, czyli modlitwa władzy. W modlitwie prezentujemy władzę. Ustanawiamy rzeczy różnego rzędu. Rozkazujemy, aby powstawały. Jesteśmy wpatrzeni w Chrystusa panującego. Nie ma tam miejsca na pokutę już. Nie ma tam miejsca na proszenie o cokolwiek. To modlitwa ustanawiania. Następnie modlitwa ataku i obrony, czyli modlitwa gromienia. To modlitwa, która jest wystosowywana przeciwko demonicznym siłom, które atakują z różnych stron. Przed jednymi się bronimy, inne atakujemy w tej modlitwie. To typowa modlitwa wojenna. I ostatni element to modlitwa skupienia. Modlitwa skupienia, bardzo mistyczny element modlitewny, skupienia na Bogu lub na sobie. Jeżeli myślę, że czy jest ktoś z was, kto nie rozumie, co to znaczy modlitwa skupienia na sobie? Czy wszyscy to rozumiecie? Nie rozumiesz tego? Też nie rozumiesz. Ktoś jeszcze nie rozumie? Wy nie rozumiecie. Wracamy do fundamentu. W centrum Jerozolimy co stoi? Świątynia. Co jest w centrum? Co jest w centrum? Świątynia jest w centrum. Kto myślał, że Bóg jest w centrum? Jeżeli myślałeś, że Bóg jest w centrum, to nie jest prawda. Boga nie ma w centrum. W centrum jest świątynia. Bo Słowo Boże mówi, w Bogu wszyscy żyjemy i w Nim się poruszamy. Nie można w kimś żyć i w kimś się poruszać, jeśli On jest w centrum. Bo centrum to jest środek. To my jesteśmy w środku Boga. Świątynia jest w centrum miasta. I modlitwa, która polega, mistyczna modlitwa skupienia na sobie, jest opisana w jednym z psalmów, już nie pamiętam, w których wczoraj go cytowałem. Spójrz na tę wieżycę. Spójrz
na te mury, o Jeruzalem. Nie dziwiło was, jak często w Starym Testamencie na piedestał jest podnoszone Jeruzalem? A co to jest Jeruzalem? Przecież to jest miasto, tak? Jakie miasto? Boże. Nie Bóg tam jest podnoszony w tych psalmach. Czyli psalmista nie śpiewa o Bogu, prawda? Tylko śpiewa o mieście Boga. A co jest napisane w liście do Koryntian? Kto jest świątynią pańską? Wy. Jesteście świątynią pańską. A więc jeden z elementów modlitwy to modlitwa wychwalająca świątynię pańską. Panie, jakiś jestem wspaniały, jakże cudowny ze mnie człowiek. Twoje ręce wspaniale mnie ukształtowały. Jestem piękny, jestem mądry. Boże, chcę głęboko widzieć swoje wnętrze. Chcę zachwycać się swoim sercem. Boże mój, kocham siebie. Boże mój, uwielbiam siebie. Mało znana modlitwa. Ale to jest jeden z elementów prosechomai. Jeśli modlisz się do Boga i mówisz, chcę patrzeć twoimi oczyma, to musisz wiedzieć, że On patrzy na ciebie. A ty idziesz przed lustro i mówisz, że jesteś marny, jak wczoraj jeszcze dzień. Rozumiesz? Łamiesz swoją modlitwę wtedy. Niszczysz ją. Rozumiesz? Niszczysz. Taka piosenka Cezika, ona tańczy dla mnie. Tak. Bóg śpiewa dla ciebie. Uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Tak, tak. A zresztą to jest czysta Biblia. Tak. Uwielbij mnie, Ojcze. Tak. Słowa Syna Człowieczego. Jaki oddźwięk? I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Powiedział Pan do Syna Człowieczego. A więc modlitwa skupienia na Bogu, czyli na Jego różnego rodzaju walorach, jak i na sobie, na różnego rodzaju swoich walorach, to modlitwa skupienia. Skupiamy się wtedy. Następna rzecz to formy modlitwy. Forma pierwsza to forma nadawcza, a druga to forma odbiorcza. I tak naprawdę one ze sobą się mieszają. Modlitwa to nie jest tylko to, co ty podajesz, ale również to, co ty odbierasz. To ten sam element modlitwy. Tak jak ty się modlisz do Boga, tak Bóg się modli do ciebie. Bo do kogo się ma modlić? Tyś skupiony na Bogu, On skupiony na Tobie. To jest miłość. Wzajemne oddziaływanie. Jak u męża i żony. Rozumiesz? Tak jak Ty się Nim zachwycasz, tak On się zachwyca Tobą. Poczytaj pieśń nad pieśniami, jak nie wierzysz. Jakże piękna jesteś. Jakże piękny jesteś. A więc to jest modlitwa. Modlitwa to jest nadawanie i odbieranie. I ten odbiór jest tak samo ważny jak nadawanie. Jak chrześcijanie by się zorientowali, że jest to tak samo ważne, to dzisiaj wiele osób nie miałoby żadnych kompleksów ani niedowartościowań w swoim życiu. Rozumiecie? Bo odbiór jest tym samym, co nadawanie. Co leży u podstaw modlitwy? Cztery rzeczy. Po pierwsze świadomość, po drugie potrzeba, po trzecie konsekwencja, a po czwarte wytrwałość. Modlitwa musi być świadoma. Czyli człowiek, który się modli, to człowiek świadomy celu. Jestem skierowany na Boga. Jestem tego świadomy. To też głębokie zrozumienie, że mam potrzebę taką. Ktoś mówi, ja nie mam potrzeby modlenia się. Ja mówię, to nie spotkałeś Jezusa. I tyle. I teraz idź się zastanów.
Czy Ty spotkałeś Jezusa? Czy nie spotkałeś Jezusa? Bo może jest tak, że spotkałeś Jezusa, ale masz takie zatwardzenie na głowie, rozumiesz, o co chodzi? Że musisz teraz w ogóle, nie wiem, co robić. Przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, zdejmij mi ten hełm. W ogóle, bo nie mam potrzeby się modlić. Świadomość, a potem potrzeba. W modlitwie też jest bardzo ważna konsekwencja. Modlitwa to na drugie ma konsekwencja. Modlimy się zawsze i wciąż. Te teksty, bez ustanku się modlcie. Nie przeraziły was kiedyś? Bez ustanku się modlcie. Paweł nie mówił, żeby chodzić i cały czas peplać w innych językach. To nie chodziło o to. Rozumiecie? Bo oni wszyscy by mieli mierzec gardła i musieliby się uzdrawiać po tym człowieku. To jest niemożliwe. Chodzić całe życie, peplać w innych językach. Pawłowi chodziło bez ustanku się modlić, czyli bez ustanku bądźcie skierowani na, przez cały czas. Bez ustanku, konsekwencja. Od rana po wieczór, bo w nocy masz banię nieczynną. Rozumiesz, o co chodzi? Cały czas. On jest we wszystkim. We wszystkim. We wszystkim. Ja w ogóle zobaczyłem, że od kiedy się nawróciłem, nigdy nie jestem sam. Ja naprawdę tak. Wiecie, kiedy to zaskoczyłem? Siedząc w więzieniu w ogóle. Mówię, ale jazda. Cały czas jestem z tobą. Ja mam głębokie przeżycie z tym związane. Jak gdzieś się, ja mam coś takiego, że ja gdziekolwiek się pojawię, ja mogę na przykład, ja się w ogóle bardzo dobrze czuję w każdym miejscu. W jakimś kraju, w mieście, nie ma tam, bo to trudne miejsce, trudny kraj, trudne coś tam, mnie nic nie trudno, mnie jest dobrze. Pójdę tam, tam się zaraz coś ukręcę w tym miejscu. Obojętnie gdzie ja pójdę, coś tam ukręcę sobie. Dlaczego? Bo ja z nim jestem. Bo jestem skierowany na mnie, o Boże, jedziemy na przykład gdzieś tam do Pakistanu. Wiesz, o co chodzi? Ale się zacznie, ja idę w Pakistanie. Ja nie mam tego, że jadę tam i coś tam, ojejku, co to będzie, Panie, halleluja, halleluja, uspokój się. Mi się przypomina taki pastor, jechaliśmy kiedyś samochodem, co kierowca przekraczał 120 na godzinę, to z tyłu, on zwalniał, tamten się, ten przyciskał, ja to zauważyłem, mówię, skojarzyłem fakty, mówię, nie, no zdaje mi się. Mówię, 120 przekracza, tamtemu się języki włączają. Nie. Mówię, człowieku, ale ma guzik w głowie. Człowieku, on sraczkę miał od razu. Rozumiesz, o co chodzi? Jak tylko ten przekracza 120 na godzinę. Szok! I to on nazywał modlitwą. Co to było? Ludzie w ogóle myślą, że jak się... W ogóle to jest numer wszechświata. Myślą, że jak się modlą w innych językach, to takie coś się utarło, że jak się modlisz w innych językach, to się zawsze modlisz zgodnie z Bożą wolą. Ja się z tobą zgadzam, że tak jest. O ile intencja jest zdrowa. Bo ty możesz w tych językach, wiesz co możesz mówić, na przykład jak masz takie rozwolnienie na to jeżdżenie szybkie. Na przykład mówisz tak, od razu modlisz się w innych językach, a wykład jest taki, Panie Boże, przepraszam się, że się boję. I to tak w ogóle mówisz, modlitwę pokutną robisz w innych językach, przepraszam, że się boję, Boże, przepraszam, że się lękam. Panie Boże, zmiłuj się nade mną, Panie Boże. No po co to się modlić, po co się bać? No po co to, rozumiesz, po co takie coś robić? Zgodnie z Bożą wolą, ale no zobacz, to paplasz tego Boga. Ty siedzi za głowę się trzyma. I co? I wytrwałość. Wytrwały. Wytrwały znaczy, że nie ma przeszkód. Dla mnie ludzie mówią, bo tak się dzisiaj źle czułem, nie modliłem się. A oddychałeś? No tak, oddychałem. A nie czuję się zbyt źle, żeby oddychać. Nie było słabego dnia? Cieniutko tak nie było, że oddychałem. Jednak oddychałem. Widzisz, kurczę, obejdzie co ci się dzieje. Jakby cię diabeł nie dojechał, nie przestajesz oddychać. Ale wytrwały jesteś, człowieku. Ale jest dojazd i ty jesteś, jakoś może się położysz i nie modlę się, bo nie wiem, co się dzieje. W ogóle przestań. Weź go do tego. Zobacz, co się ze mną dzieje. Boże. Zobacz, co tutaj mam. Z nogą, z ręką, z uchem, z nosem, z głową. Zobacz, zwój mi się wyprostował w mózgu. Weź go, zrób tak skurcz z powrotem. Bo mam prosto i źle widzę. Rozumiesz? Wytrwałość.
wytrwałość. Jakie są główni wrogowie modlitwy? Po pierwsze, to jest nieznajomość Bożych prawd. Nie znamy Bożych prawd, nie wiemy, jak się modlić. Jesteśmy już skazani na porażki na dzień dobry. Następnie to jest niedowiarstwo. Niedowiarstwo, czyli ja w ogóle modlę się, a jednocześnie zaprzeczam, prawda, konkretnym prawdom i mówię, nie, nie, to nie wierzę w to. Nie, nie. Ja podważam, ale się modlę cały czas. To jest szok. To jest wróg modlitwy. Twoja modlitwa, kiedy jest prowadzone tam niedowiarstwo, od razu siada. Po trzecie, to jest stres. Stres. Stary stres. Ze stresem się nie siada do modlitwy. W drugiej części będziemy to ćwiczyć. Nie mam, że idę zestresowany się modlić. Tylko niektórymi elementami zestresowany się pomodlić. A pewnymi nigdy się nie pomodlić. Następnie to jest dezorganizacja, chaos życiowy. Rozumiecie? Dezorganizacja. Nie mam czasu się modlić, nie mam czasu w ogóle na komory, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Na co masz czas? Co ty robisz przez cały dzień? Co taki zajęty jesteś? Wstań wcześniej niż zazwyczaj. Możesz wstać wcześniej niż zazwyczaj? No mógłbym. No i świat by się nie zawalił, prawda? No. Wstań. Zrób taki numer, diabł. Wstajesz o 6, wstań 5:30. Następnie to jest nieposłuszeństwo. Czyli decydujemy się, że nie będę się modlił, wybieram inną w ogóle formę funkcjonowania, nie modlę się. Zrobię mamie na złość, odmrożę sobie uszy, nie będę się modlił. No i co? Stare, dobre lenistwo. Ostatni punkt. Ludzie po prostu są leniwi. Zwykłe lenistwo. Wybierają wygodnictwo. Wybierają na poziomie cielesności. Zwykłej takiej fizyczności. Nie rozumieją tych podstaw, o których mówię na początku, że można Boga do tego wszystkiego zaprosić. Chodź tutaj, Boże, chodź. Do tych moich różnych takich rzeczy. Kiedyś w ogóle... Ja coś wam pokażę. Ja miałem różne naprawdę przejścia. Pamiętam, jak jakoś taki byłem zmęczony, też lata temu, leżę sobie, tak leżę, w ogóle mówię... A jestem prosty chłopak, cały czas jestem skierowany na... W ogóle leżę sobie i mówię... Nie, no nie, nie idę dzisiaj się, nie będę się modlić do Ciebie. Patrz, wiesz co, ja robię, posłuchaj mnie teraz. Posłuchaj. Mówię do Boga, leżąc, nie będę się do Ciebie modlił. Wiesz co robię? Modlę się. Posłuchaj, jak to działa. Jak jesteś w Bogu, jak On jest w tym wszystkim, nie? Mówię, nie modlę, nie wstaję. I słyszę to, lecz. To będę leżał. I miałem z nim świetny czas. Rozumiecie? Bo prosty chomaj jest. Kiedy ta podstawa jest zbudowana, to reszta potem w ogóle się sama natychmiast robi. Ona się sama robi. Czasami jest tak, czasami inaczej. Natomiast zawsze dojdzie do kontaktu. Wrócę znowu do męża. Ja będę troszkę wracać się do męża i do żony, bo to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jedynym takim... O, powiem wam najprościej. Modlitwa do Boga to jest to samo, co życie seksualne w małżeństwie. I teraz posłuchajcie. Małżeństwa mają różne formy seksualne takie. Nie wiem, tam kochają się we wtorki i w piątki na przykład, albo nie wiem, co dwa tygodnie, albo raz na pół roku, zależy jaka jest patologia.
Albo na przykład się tam umawiają tam raz na jakiś czas, albo tam świece stawiają, coś tam robią, czy tam, nie wiem, wad wieszają na ścianie, bo to zależy, jakie tu ma upodobania. No tak, bo to ma znaczenie. Ważne, żeby było w miłości. To nie ma już znaczenia. To rzeczy były potrzebne. O seksie będziemy nauczyć innym razem. Natomiast o co chodzi? I to jest takie, o, dzisiaj mamy ocie, ale to chyba tyle pięknie, dzisiaj super. Dobrze, to jest nawet okej. Ale jest też inny model małżeństwa. Jest taki model małżeństwa, który wziął życie seksualne i je wprowadził do codzienności. To jest taka codzienność. Codzienność. Mają taką manierę, że oni się podrywają codziennie, skupią. Rozumiesz, o co chodzi? Cały czas coś kombinują. Taki sobie model wybrali. I to jest najlepszy model na świecie. A wiecie dlaczego? Bo ta seksualność staje się codziennością. I to jest w ogóle coś takiego, że ty jesteś w stanie takie numery wywinąć, że się w głowie nie mieści. Jeśli ty ten model wybrałeś, nie tak, że tu będziemy czekać, coś tam się zrobimy. Nie, to nas nie czekamy. Rozumiesz, tylko na to się skupimy. Temat, nazwijmy to roboczo, będzie model skupany. I tak, i to jest proste chowanie, bo oni są skierowani non-stop na swoją seksualność. Oni są skierowani, rozumiecie, o co chodzi? Cały czas. Oni są skierowani na to. I tam nie ma umawiania się na seks. Wiecie czemu? Bo ten seks jest cały czas. A wiecie, co, do czego doprowadza stały stan seksu w małżeństwie? Do stałego systemu wyzwolenia. Taki artykuł mi Bóg kazał napisać, mam go zanotowanego, wyzwalający seks. Czeka w kolejce tam. Rozumiecie? Bo to jest proste homaje. Wtedy nie ma dziwnych kłótni, dziwnych zjawisk. Takich rzeczy nie ma. Takich rzeczy nie ma w takim małżeństwie. One nie istnieją. Niedomówienia. Wiecie, dlaczego nie istnieją to nie takie? Bo ci ludzie są cały czas otwarci na siebie. I to jest proste homaj. I tak z Bogiem ma być. Nie ma, że się umawiamy na modlitwę. Nie ma. Leżę i mówię, nie chcę mi się dzisiaj modlić. Nie wstaję. Boże mój. To leż. To poleżę. Wiesz, o co chodzi? I proste homaj jest. Do tego musimy dojść. I ostatnia rzecz, przed przerwą chwilę. Tworzenie kultury modlitwy. Tworzenie kultury modlitwy zawiera w sobie właśnie umiejętność wykorzystywania czasu. Czyli czas gra na naszą korzyść. Każdy moment w czasie jest dobry na to, aby poszerzyć nasze życie modlitewne. Każdy moment. Wysyłam dużo MMS-ów na przykład. I one się tną. Bo ich tam zrobię całą listę, wysyłam, one się tną. Ale ja od razu jest w tym, że ja mówię, Boże, to przecież to trzeba, niech to leci. Dawaj, już, teraz, wysyłaj się, już, natychmiast, w imieniu Jezusa, lecisz, bo nie mam czasu. Proszę, homaj. Natychmiast, Bóg zaangażowany w SMS-y. Rozumiesz, zaangażowany w to wszystko jest. Już następuje wykorzystanie czasu i zaangażowanie go w to wszystko. I co? I nauka skupiania się. Musimy uczyć się skupiać w tym rozproszonym systemie. Skupianie jest bardzo trudne. Skupienie to jest w ogóle coś takiego. Diabeł kradnie skupienie. Diabeł chce, żebyśmy byli rozproszeni. Wiecie, jak trudno jest ludziom myśleć o jednej rzeczy? O jednej. Musimy się uczyć skupiać. Będziesz musiał się uczyć skupiać. Uczyć skupiać. Będzie ludzie powiedzieć, Boże, naucz mnie skupiać się. Ja się uczyłem skupiać. To było w więzieniu, kiedy do mnie to doszło. Poszedłem do pani psycholog powiedzieć, że ja muszę posiedzieć sam.
bo musi mi głowa odpocząć. Pani psycholog była miła i dała mi 30 dni izolatki. Poszedłem na izolatkę przez 3 tygodnie. Nie raz poszedłem, bo poprosiłem o to. 30 dni pierwsze Bóg uczył mnie, jak się uczyć. Siadałem i przez parę godzin patrzyłem w jeden punkt. Taki gwóźdź był w ścianie wbity. I patrzyłem w ten gwóźdź. Łzy mi leciały z oczu, zasypiałem. Otwierałem oczy, patrzyłem w gwóźdź. Parę godzin. Na następnej izolacji już było dużo lepiej. Patrzyłem w gwóźdź i się modliłem. I Bóg mnie nauczył skupienia. Skupienie. To coś, co musi być też dla Ciebie wyzwaniem, jeżeli chodzi o życie modlitewne. Nauka skupienia.